Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie witamy, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, jak głosić Boże Miłosierdzie, to temat naszych rozmów, ale zaraz odpowiemy, że naszym gościem jest ojciec Zbigniew Kotliński, wieloletni misjonarz, redemptorysta, bo to nam wiele wyjaśni, dlaczego ten temat. Witamy ojca Zbigniewa w naszym studio. Szczęść Boże, ojcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria Zawsze Dziewica. I zacznijmy od życzeń urodzinowych, bo no, nie trzeba się wstydzić tego wieku pięknego. 3 dni temu ojciec rozpoczął 88 lat życia. Skończył 88, a rozpoczął 89. Czyli 10 stycznia to miało miejsce. Ojciec Zbigniew Kotliński, przypomnę życiorys w skrócie ojcze, tak dla tych, którzy nie spotkali się jeszcze z ojca osobą, bo mieliśmy w październiku program o pracy misyjnej. Ojciec urodził się w 1930 roku w niewielkiej miejscowości Zarudzie pod Zamościem. Teraz to pewnie dzielnica Zamościa, tak? Nie, jeszcze nie. Wioska. Dzieciństwo przypadające na trudne czasy wojny i okupacji hitlerowskiej oraz młodość spędził w Zamościu. W 1948 roku wstąpił do nowicjatu redemptorystów w Braniewie. Tak jest. Potem kształcił się w seminarium redemptorystów, wiadomo, w Toruniu i w Tuchowie, gdzie 17 czerwca 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą pracę duszpasterską podjął w Warszawie, następnie była Gdynia, Elbląg. Od roku 1970 pracował jako misjonarz poza granicami kraju, a więc 10 lat w Argentynie i potem Boliwia, prawda? 12 lat. 12 lat. Był współzałożycielem i pierwszym przełożonym polskiej misji katolickiej tamże. Po 12 latach rozpoczął nowy rozdział pracy misyjnej. Udał się na wschód Europy i Azji. Na Białoruś, potem Kazachstan i Rosja. I szczególnie właśnie tutaj w Kazachstanie powstało pierwsze w mieście sanktuarium, tak? Tak. Bożego Miłosierdzia. Ojciec był tym prekursorem. W ogóle jest propagatorem, bo dlatego też nasza rozmowa, kultu Bożego Miłosierdzia, ponieważ ojciec jasno uważa, że dzięki niemu wybrał taką drogę, a nie inną, drogę życia. To dzięki miłosierdziu Bożemu miał ojciec wytrwać przez wiele lat bardzo ciężkich nieraz warunkach pracy, o których ojciec opowiadał nam na ostatniej tutaj wizycie w Ameryce Południowej, także w Kazachstanie i w Rosji. W Rosji i w Kazachstanie o tyle to było też specyficzne, bo to były ślady męczeństwa Polaków, prawda? Tak. Więc niejednokrotnie to się łączyło z tą historią. Po ustąpieniu, upadku Związku Sowieckiego. Ludzie jeszcze żyli, pamiętając czasy prześladowań i maltretowania, ich rozstrzeliwania. Ojcze Zbigniewie, a jak to się zaczęło? No bo wiadomo, święcenia w 56 roku nikomu się nie śniło tutaj jeszcze myśleć o Bożym Miłosierdziu, o kulcie Bożego Miłosierdzia. Nawet późniejsze lata w Polsce to był czas, kiedy no, ten kult był zabraniany, prawda? Tak trzeba sobie to przypomnieć. Ale kiedy ojciec się spotkał po raz pierwszy jako kapłan właśnie z tym, że ktoś się modli koronką do Bożego Miłosierdzia, w ogóle samo sformułowanie Boże Miłosierdzie i... Dokładnie nie pamiętam daty, ale byłem w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie misyjnym, tak? W czasie misyjnym ojca Kuziemskiego, który mnie zaprosił. Był redemptorystą, który pracował tam w Stanach Zjednoczonych i zobaczyłem, jak ludzie się modlili i na Różańcu Świętym i koronku do Bożego Miłosierdzia. Na przemian tam mogliśmy. Na przemian odmawiali i wtedy tam się spotkałem właśnie z kultem Bożego Miłosierdzia. I wróciłem do Boliwii i rozpocząłem rozszerzać również ten kult Bożego Miłosierdzia. Czyli tam w Stanach pierwsze też obrazki, tak? Tam się spotkałem właśnie z tym kultem. I z obrazkami Pana Jezusa, tak. Miłosiernego, namalowanymi w Polsce, tymi co teraz. A to nie wiem, gdzie były malowane, ale tam spotkałem się z tym kultem. No, tam były pewnie rozprowadzane, drukowane, ale pierwsze są tutaj oryginały u nas. I jak to wyglądało w krajach misyjnych? To znaczy ojciec to prywatnie modlił się, prawda, rozważał, ale o tym mówił też na kazaniach, na tym nauczaniu katechetycznym? No to Boliwijczykom, Argentyńczykom? W naszym nowym
kościele, którzyśmy objęli nową placówkę, potupi się Taricha i tam żeśmy namalowali pierwszy obraz Bożego Miłosierdzia. Sądzę, pierwszy chyba był w Boliwii w ogóle. Ale ludziom to dopadło do serca, właśnie kult Bożego Miłosierdzia. A przede wszystkim, jak z Boliwii pojechałem do Stanów Zjednoczonych jeszcze, i zobacz, to ludzie na całą parę, raczej jak z Boliwii pojechałem do, wróciłem z Boliwii do Rosji, do Kazachstanu, to ludzie polubili to nabożeństwo i ksiądz arcybiskup Tomasz Peta powiedział, Kazachstan ma prawo do Bożego Miłosierdzia. Myśmy, mając na uwadze cierpienie, śmierć tysięcy ludzi, którzy tam zostali zamordowani, zamęczeni w obozach koncentracyjnych i przymusowej pracy, właśnie powiedzieliśmy, Kazachstan ma prawo do Bożego Miłosierdzia, bo Pan Jezus chciał okazać ludziom cierpiącym i konającym, umierającym w cierpieniu, w trudach swoje miłosierdzie. Tam na nieludzkiej ziemi, tak jak na nazywano. Na nieludzkiej ziemi. Ale to był już 92 rok, więc my jeszcze wracamy do tych misji, amerykańskich, Ameryka Południowa. Dlaczego? Bo no, wtedy jeszcze był czas przecierania się tej prawdy światu, prawda? Papież Polak, tutaj Jan Paweł II, uczynił bardzo wiele, żeby to miłosierdzie rozgłosić, opowiedzieć. Potem święto uczynił, prawda, Bożego Miłosierdzia. Więc na pewno ojciec tamten czas dobrze wykorzystywał i w ten sposób właśnie przedstawiał, jak Boliwijczycy, jak Argentyńczycy na przykład odnosili się do tego nabożeństwa. Czy ma ojciec jakieś przykłady zawierzenia się, jakieś cudowne momenty, jakieś doświadczenie specjalne? Jeżeli chodzi o... Najpierw w Argentynie był ojciec u nas. To było, no powiedzmy, lata 70., prawda? Tak. Ojciec, tam było ich dużo, ale był, no, Jorge. Różni byli kapłani, ale przede wszystkim... On się przypomni, ojcze, za chwilę pewno. Był ojciec Maniak, ojciec, ja teraz też nie znam tak dokładnie. Ale jak wyglądało na co dzień? To znaczy, ojciec jeździł, prawda, od wioski do wioski, odwiedzał chorych, to była ta posługa miłosierdzia, spowiedź święta, prawda, nieraz rozmowy o życiu, nawrócenie. No przede wszystkim spotkałem ludzi, którzy w Argentynie spotkałem ludzi, którzy byli w armii Andersa i przeszli przez obozy koncentracyjne. Później z Andersem wyszli ze Związku Sowieckiego, ale pamiętali, koledzy ich zostali zamordowani w Katyniu, niektórzy w obozach koncentracyjnych, ale ci żołnierze i tak samo nie tylko żołnierze, ale nawet i kobiety, panie, bo całe rodziny zostały wywiezione na Syberię, wrócili do Argentyny. Było wtedy kilkadziesiąt tysięcy Polaków, żołnierzy, którzy byli w armii, a po zakończeniu II wojny światowej Argentyna przyjęła dużą grupę właśnie tych ludzi, żołnierzy, byłych żołnierzy Andersa i między innymi oni opowiadali o cierpieniach, o trudach, które przeszli w czasie pobytu w obozach koncentracyjnych, czy na Syberii, w obozach pracy, na swoim życiu. I pokazywano mi zdjęcia, jak dzieci były wychudzone, jak umierali również i żołnierze z wycieńczenia. Wielu wstąpiło do armii, ale nie poszło do walki, tylko po drodze umierali z wycieńczenia swojego organizmu na skutek pobytu w obozach koncentracyjnych. I oni tam spotykają się, ojciec ich spotykał jako tam mieszkających, prawda? Mieszkających już, którzy założyli rodziny swoje i często właśnie opowiadając o tych trudnościach swoich, to było pierwsze ziarno, które w moją duszę zapadli, żeby przy okazji, można powiedzieć, podstawa, że później wróciłem na Syberię, do Kazachstanu pracować.
Czyli to był taki impuls, że tak, tam będę też bardzo, bardzo potrzebny. A takie historie, przed programem ojciec mówi, że wybrał z mnóstwa takich opowieści takie trzy najbardziej mówiące. To jeżeli można byłoby je przedstawić teraz, a potem jeszcze popatrzymy na zdjęcia i będą telefony. Takie najbardziej osobiste, prawda, którym doświadczało się. Ja chcę powiedzieć, przypomnieć wiernym, bo nawet tutaj na terenie Polski, w Toruniu, spotyka się ludzi, którzy nie umieją odmawiać koronki do Bożego Miłosierdzia. Nie znają kultu Bożego Miłosierdzia. Przynajmniej ja się spotkałem w naszym sanktuarium nowej ewangelizacji. Między innymi dlatego zgłosiłem się, czy wyraziłem chęć, żeby coś opowiedzieć o Bożym Miłosierdziu. I chcę tylko, powiedzmy, przypomnieć pewne fakty naszym, powiedzmy, rodakom. Święta Faustyna napisała: dzisiaj usłyszałem głos Pana. W Starym Testamencie ja posyłałem proroków mojemu narodu z błyskawicami i gromami. Dzisiaj posyłam Ciebie do wszystkich ludzi z moim miłosierdziem. Nie chcę karać stradające człowieczeństwo, ale chcę przygarnąć je do mojego miłosiernego serca. I między innymi cały kult rozpoczął się od widzenia, które siostra Faustyna miała odnośnie tego kultu Bożego Miłosierdzia, że Pan Jezus ukazał się jej właśnie z sercem otwartym, pełnym promieni i powiedział właśnie do niej, żeby narysowała taki obraz i obiecał tym wszystkim, którzy będą czcić Boże Miłosierdzie, swoją pomoc, swoją łaskę. I podstawą tego kultu to są pewne rzeczy, które sam Pan Jezus przekazał siostrze Faustynie. Powiedział, żeby był obraz, najpierw ten obraz w waszej kaplicy, a potem chcę, żeby był znany na całym świecie. Właśnie to jest również taki aspekt, który mnie zmusił do tego, że przy okazji nawet mojego jubileuszu 50-lecia czy 60-lecia kapłaństwa wydrukowałem obrazki Bożego Miłosierdzia, żeby rozdać to czy w Rosji, czy nawet w Argentynie, w Boliwii. Obrazki Bożego Miłosierdzia z koronką do Bożego Miłosierdzia. Więc posiadać obraz i temu obrazowi oddawać kult. Następnie ufać Panu Jezusowi. Pan Jezus podkreślił właśnie, dlatego kazał napisać pod obrazem słowa: Jezu, ufam Tobie, żeby ufać Jemu miłosierdziu, Jego dobroci, że On przebacza grzechy. Tak jak dzisiaj w Ewangelii Świętej jest napisane: przyszedłem nie szukać sprawiedliwych, ale grzeszników, którzy mają żal za swoje grzechy, którzy chcą zmienić swoje życie. Dziewać miłosierdzie, być miłosiernym, tak jak On był miłosiernym. Modlitwa do Bożego Miłosierdzia, właśnie koronka do Bożego Miłosierdzia, żebyśmy odmawiali często. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: ilekroć wchodzisz do kaplicy, odmawiaj tę modlitwę, a ona przyniesie pomoc wszystkim tym, którzy będą ją odmawiali. I następnie święto Bożego Miłosierdzia, niedzielę po zmartwychwstaniu, dzień, niedziela Bożego Miłosierdzia, którą później na cały świat ogłosił Jan Paweł II, papież, rozprzestrzenił ten kult na cały świat, żeby było miłosierdzie znane i ludzie oddawali kult Bożemu Miłosierdzia. I Pan Jezus powiedział: pragnę, żeby niedziela Bożego Miłosierdzia była przeznaczona na kult mojego miłosierdzia. I jeżeli ludzkość nie zbliży się do mojego miłosierdzia, nie może być zbawiona. Jej daję pośredni mój koło ratunkowe. Jest to moje miłosierdzie. Jeżeli ludzie się nie zbliżą do mojego miłosierdzia, to wszyscy poginą. Ale ja obiecuję im przebaczenie, miłosierdzie i miłość. I w związku z tym, mając na uwadze te myśli, te słowa Pana Jezusa, zawsze staramy się rozprzestrzenić kult
i mówić ludziom o Bożym Miłosierdziu, tak w Ameryce Południowej, a przede wszystkim w Kazachstanie, jest, jak rozpoczęliśmy budowę kościoła, który jest dzisiaj sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A jak to wyglądało właśnie na terenach misyjnych? Powróćmy do tej Ameryki Południowej, bo mamy też dużo zdjęć. To byli zasłuchani, ciekawiło ich to tam wierzący wtedy. Wiadomo, że prości ludzie mieszkający, prawda, gdzieś na odludziach wielkich miast, słuchali tych homilii, rozumieli, pytali się może ojca, jak im to ojciec przekazywał, czy były jakieś takie nawrócenia szczególne. Chociaż tu w wspomnieniach ojciec mówi, że to są bardzo dobrzy ludzie, otwarci na Pana Boga. Tam nie ma ateistów, prawda? Nie ma niewierzących, nie było w Argentynie czy w Boliwii. Kult do życia ogromny, kochanie ludzi starszych także, ale no, też były pewne rzeczy, które trzeba było im powiedzieć. No przede wszystkim im trzeba było mówić o dobroci Bożego Miłosierdzia, bo pomimo, że byli otwarci na istnienie Pana Boga, na przyjęcie woli Bożej, to na skutek sytuacji politycznej ludzie również tam bardzo cierpieli. Cierpieli przede wszystkim biedę. No, wyobraźmy sobie dom taki po Boliwii, w górach, gdzieśmy pracowali. W domu na środku izby ma ognisko małe, a na tym ognisku w okresie zimowym zwłaszcza, to ludzie nie tylko gotowali potrawy, ale również się grzali, bo nie ma kuchni, nie ma pieca ogrzewalnego. Taka chata kurna. Chata kurna jest. Komina. Nie ma żadnych mebli, nie ma stołu, nie ma krzeseł. Siedzą na ziemi, na skórach, powiedzmy, owczych, baranich. Następnie nie ma światła takiego, prawda? Nie ma światła. Dzień krótki, elektryczności. Widziałem, jak dzieci rzeczywiście w formie siedzącej czy leżącej na ziemi, na tych skórach, odrabiały swoje zadania domowe, idąc do szkoły, bo nie było innej możliwości. Powiedzmy, takie warunki prowizoryczne. Poza tym, jeżeli chodzi o pożywienie, więc podstawą pożywienia to mięso suszone, które suszyli w okresie letnim, gdy zwierzęta są tłuste i można je rzeczywiście zabić i mięso na ususzyć, a następnie kukurydza gotowana w różnej formie, zamiast chleba. Często przez całe miesiące nie widzieli chleba, tylko kukurydzę, a jak dostali, powiedzmy, kupili mąkę, przywieźli przede wszystkim z Argentyny tę mąkę, to była wielka uroczystość dla nich w domu, w rodzinie. Czyli niesamowita ubóstwo. Więc warunki ekonomiczne do dzisiaj jeszcze są bardzo trudne dla ludzi mieszkających przede wszystkim w górach, daleko od ośrodków, powiedzmy, miejskich, gdzie życie na innym poziomie się rozwija. I tu się im ojciec starał też przedstawiać, że Pan Bóg ich także kocha, chociaż jest dla nich ojcem miłosiernym, chociaż odczuwają no, ten, prawda, niedosyt. Tak. Wydaje się, że o nich zapomnią, bo tak mogliby sobie myśleć, prawda? I w wielu wypadkach ja przeczytam, powiedzmy, taką historyjkę, którą wyobrazi, jak ja odczuwałem, powiedzmy, miłosierdzie Boże na sobie, jak Pan Bóg się człowiekiem opiekował. Tak, czy były takie historie, że ojciec czuł, że tutaj o włos byłoby, prawda, od śmierci, od jakiegoś wydarzenia, a tu jednak ręka Boża ochroniła. Były takie na pewno. Więc tak, drugiego chcę przeczytać, to będzie lepiej, bo pewne rzeczy uciekają mi z głowy, już, a pewne rzeczy spisałem, gdy człowiek jeszcze sobie przypominał lepiej tę historię. 2 lipca 1979 roku wyruszyliśmy w drogę, aby odwiedzić wspólnoty mieszkające poza naszym miasteczkiem, gdzie pracowaliśmy, gdzie była parafia Tupisa. To ośrodek. Mniej więcej miasto wtedy liczyło około 20 tysięcy ludzi. A poza tym mieliśmy do obsługi 50 kilka wiosek. A najdalsza wioska była odległa od Tupisy 450 kilometrów mniej więcej. A trzeba było, ponieważ nie było dróg, trzeba było jechać właściwie 3 dni drogi do tej miejscowości z przystankami odpowiednimi, powiedzmy, żeby przenocować się.
bo tak drogi były trudne, drogi górzyste, polne, trzeba było przejeżdżać przez rzeki. Po drodze odwiedziliśmy wspólnoty, które były, bo chciałem poznać moją parafię. Jeszcze tej parafii nie znaliśmy. Dopiero żeśmy przyjechali do Tupisy, do Boliwii. Już się ściemniało, jak wyruszyliśmy do San Pablo de Lipes, miejscowości, do której chcieliśmy jechać. W ciągu dnia niebo było bezchmurne, a słońce mocno przygrzewało. W górskich strumykach przybywało wody. Po zachodzie słońca temperatura szybko spadała i strumyk, rzeka pokrywały się lodem. Trzeba było przejechać nam rzekę w miejscowości Polulos, około 6 km od wioski. Przed wjazdem na pokrywę lodową kierowca włączył podwójny napęd samochodu, ale jechaliśmy do przodu. Na środku rzeki lód załamał się i koła zapadły w wodę. Kierowca próbował cofnąć samochód do tyłu, do przodu, bez żadnego skutku. Koła wciśnięte w pokrywę lodu nawet nie miały żadnej możliwości poruszania się. Czyli zawisnął. Kierowca znający sytuację tamtejsze zdecydował nocować na rzece, a mnie polecił udać się do wioski szukać pomocy, bo sami nie damy rady wyciągnąć samochód z lodu. W kabinie samochodu zdjąłem buty i skarpety, pociągnąłem spodnie za kolana i wszedłem do lodowatej wody, aby dostać się do brzegu. Po raz pierwszy w życiu miałem taką przeprawę. W jednej ręce trzymałem buty, w drugiej podtrzymywałem moje ubranie. Niestety woda była dość głęboka i moje spodnie były zupełnie zmoczone. Samochód załamał lód i woda płynęła już po lodzie. Na brzegu rzeki założyłem skarpety i buty. Nie wiem, ile było mrozu, ale moje spodnie już były zamarznięte. Jak tylko wyszedłem do brzegu, momentalnie sztywne się zrobiły, oby lodowaciały. Na niebie świecił w pełni księżyc. Zimny wiatr niósł ze sobą ziarenka piasku i ciął po twarzy. Przede mną po pustynnym, piaszczystym miejscu nie było widać żadnej drogi. Około 6 km miałem do wioski. Teren jakby księżycowy. Przed oczyma nie widziałem żadnej drogi, tylko piaszczyste wydmy i kępy suchej trawy. Nie mogłem posuwać się szybko, bo znajdowałem się na wysokości mniej więcej 4000 metrów nad poziom morza. Po przejściu około 1 km moje nogi od zimna odmawiały mi posłuszeństwa. Przypomniałem sobie, że w kieszeni kurtki mam zapałki. Podszedłem do kępy suchej trawy. Ukląkłem, aby zasłonić się od wiatru. Naraz wziąłem kilka zapałek, bo zdałem sobie sprawę, że jedną zapałkę wiatr szybko mnie zagasi. Miałem przygotowany mały zwitek trawy. Zapaliłem. Buchnął duży, ciepły płomień. Obracałem się przy ogniu, aby ogrzać się, aby rozmrozić moje spodnie. Nie mogłem długo stać przy jednej kępie, bo przy silnym wietrze bardzo szybko ta trawa się spaliła w tej kępie. Ruszyłem dalszą drogę. Po przejściu pewnego odcinka drogi zapalałem drugą kępę trawy. Tak właśnie zapalałem aż 5 razy, żeby ogrzać się, bo inaczej nie mogłem wytrzymać. Nie pamiętam godziny mojego przybycia do wioski, ale było to już około północy. Zastukałem do najbliższej chaty. Po chwili czekania drzwi otworzył starszy mężczyzna. Wprowadził mnie do środka chaty. Opowiedziałem przygodę z samochodem. Musimy poczekać do jutra i zawiadomimy sołtysa wioski, to nam coś pomogą ludzie. U nas prześpicie się do rana, powiedział. Zbudził swoją żonę, aby przygotowała coś do zjedzenia. W izbie było żarzące się ognisko. Kobieta położyła na żar kilka gałązek chrustu. Żelazną rurką dmuchnęła na żar. Zapalił się ogień, płomień ognia. Na patelnię nalała trochę oliwy, położyła kawałek baraniny. Siedziałem przy ognisku na małym taborecie i suszyłem moje spodnie. Obok
mnie w popiele leżał kot, a przy nim również mały piesek. Widać zimno, również zwierzętom dawało się we znaki. Instynkt zachowania życia przyciągnął zwierzęta do braterskiej zgody. Po chwili mięso było upieczone i ze smakiem zjadłem opóźnioną kolację. Po kolacji w drugiej izbie na klepisku przygotowano mi posłanie. Cała rodzina spała w pierwszej izbie na baranich skórach obok ogniska. Dym z ogniska co prawda wyciskał łzy z oczu, ale ważnym dla ludzi było ciepło. Na moje posłanie położono również skóry baranie, a do przykrycia dano mi koc. Na początku nie mogłem zasnąć. To było twardo, a przede wszystkim zimno. Budziłem się kilkakrotnie, ale tak dotrwałem do rana. Rano z grupą mężczyzn poszliśmy piechotą do miejsca, gdzie był nasz zatopiony samochód. Wyciągnęliśmy ten samochód z wielkim trudem. Było chyba z 18 mężczyzn, którzy pomagali, podkładając gałązki chrustu pod koła samochodu. Około godziny dopiero 14 mogłem jechać dalej po tej fatalnej nocy. A jak kierowca przetrwał tą noc, bo to jest też ciekawe, kierowca się jakoś ogrzał? Całe szczęście, że kierowca miał trzy koce i okrywał się, ale jak mi powiedział, zimno mu dokuczało ogromnie tej nocy, bo powietrze jest na tej wysokości bardzo rzadkie i bardzo dokucza człowiekowi właśnie zimno. To zimno jest specjalne, że inaczej człowiek odczuwa na wysokościach zimno, nawet jeżeli chodzi o wodę, przemycił się rannym. I to taka, te zimne jest skumulowane, no właśnie. Jak ludzie mieszkają, jak ludzie śpią, to są warunki bardzo prymitywne. I dotychczas jeszcze w ten sposób wielu ludzi mieszka w górach, w Bolivii. Dziś również, do lat tych, bo to był 79, tak, prawda? Do dzisiaj też zachowują ten styl życia. Mhm. I dlatego tym ludziom, mówiąc o Bożym miłosierdziu, że Pan Bóg jest dobry, miłosierny, żeby nie zniechęcali się, żeby przy głosowaniach, jeżeli są również wybory, bo mają głosowania, żeby szli do wyborów, nie zniechęcali się, ale wybierali odpowiedniego prezydenta czy władzę państwową, to dla nich jest bardzo ważne uświadomienie, że mają pewne prawa i od nich zależy przyszłość narodu. Ojciec Zbigniew, a teraz takie te wisienki, można powiedzieć, takie, no, to trochę takie krotochwilne, chociaż to nie wszystko jest, my się możemy uśmiechnąć, a to były dramatyczne może momenty, jak właśnie te sytuacje, kiedy samochód właśnie, ojciec opowiadał nam kiedyś w wspólnocie o samochód, który się staczał, prawda, już było wrażenie, że to już jest koniec. A to inna znowu historia. Jeżeli ktoś chce zorientować się, to mogę w kilku słowach to powtórzyć. Właśnie budowaliśmy, żeby obsłużyć naszą parafię, te liczne kaplice rozsiane na ogromnej przestrzeni. Bo jak powiedziałem, do ostatniej kaplicy to było około 450 kilometrów. Żeby obsłużyć tych ludzi, chcieliśmy zbudować centrum katechetyczne w innej miejscowości, mniej więcej odległej od tu miejsca naszego stałego zamieszkania 180 kilometrów. I trzeba było dowieźć tam materiały budowlane. Ja jechałem samochodem takim małą ciężarówką naładowaną deskami i cementem. I z góry trzeba się było spuścić mniej więcej 4500 metrów z wysokości na mniej więcej wysokość 1000 metrów. Wyobraźmy sobie, ile mają rysy, ile ma Giewont, prawda? Tak. A tu mamy 4500. I jak to wygląda? I teraz droga jest bardzo wąska. Droga po deszczu była na zakrętach naniesiony był, powiedzmy, piasek, bez żadnych barier. Jeden samochód mógł jedynie jechać, a w pewnym momencie, jeżeli trzeba było wymijać, to były takie malutkie postoje, że samochód jadący, powiedzmy, z góry musiał przystanąć, a ten, który jedzie pod górę, że miał pierwszeństwo przejazdu. Takie, powiedzmy, prawa były, powiedzmy, w Boliwii, w tych górach. I teraz samochód mój jadący z góry z tym materiałem był tak naładowany, że po piasku się rzeczywiście ślizgał.
chociaż miałem na pierwszym biegu ich nogę jeszcze na hamulcu, to jednak pod wpływem ciężaru naładowanego i pochyłości ten samochód mi zjechał na tak blisko przepaści, mniej więcej 60 cm przed przepaścią się zatrzymał. Ze mną jechał jeden mężczyzna, jeden na, w kabinie, a drugi na górze, na tych deskach, na tym cemencie siedział. Więc ja powiedziałam, jak się ten samochód zatrzymał, to się bałam, że przy malutkim drgnięciu możemy polecieć w przepaść. Mówię, wysiadaj człowieku, podłóż mi kamienie pod tylne koła. Więc on wyszedł, jak zobaczył tę przepaść spadającą około 300 metrów na dół, to stracił orientację, szoku po prostu dostał. Chodził dookoła, chociaż były kamienie, nie mógł nic zrobić. Więc krzyknąłem. Znaleźć, a były, tak. A były kamienie. Krzyknąłem na drugiego mężczyznę, który był na górze, żeby szybko zszedł na dół i podłożył kamienie. On to właśnie zrobił. I po malutku włożyłem, powiedzmy, bieg wsteczny do tyłu, żeśmy mogli się cofnąć do tyłu i nakręcić później na prawą stronę, żeby wyjechać z tej przepaści. A to też sztuka była do tyłu pod górę, prawda? Właśnie. Do tyłu pod górę. Tak, do tyłu pod górę. Właśnie mówię, jakżem na drugi dzień jechał tą samą drogą, powiedziałam, tu stoi twój krzyż. Tu powinien, żeś zakończyć życie. Jeżeli Pan Bóg ciebie zachował, to jest niezmierzone miłosierdzie Boże. Więc ja przy okazji ludziom te historie moje opowiadałem, a oni pobudzali się do ufności w miłosierdzie Boże, że tak Pan Bóg opiekuje się człowiekowi, który zaufał Bożemu miłosierdziu. Ojciec Zbigniewie, ojciec też żył we wspólnocie, ale były takie dni, że nie żyło się w klasztorze, w domu takim zakonnym, gdzie były dwie czy cztery osoby, od czterech, pięciu ojców, tylko były też takie dni gdzieś w samotności, noce, prawda? Przeżywane gdzieś, że nic, tylko Pismo Święte, różaniec i kawałek miejsca w jakimś szałasie. Były takie momenty. Więc były właśnie w tych terenach były możliwości takie prace, że się wyjeżdżało na cały miesiąc z domu. To była samotna podróż. Samochód się zostawiało w pierwszym dniu po przyjeździe, później wypożyczało się od ludzi osły i zwierzęcie muła i na 3 tygodnie, 4 tygodnie się objeżdżało tereny, gdzie nie było dróg dla samochodu, tylko trzeba było na osłach czy na mule jeździć, żeby odwiedzić te wspólnoty parafialne. Jedzenie na paszę dla tego muła, jak ojciec tam wtedy zdobywał. To gdzieś były takie... To były miejscowości, że ludzie nakarmili. Że ludzie nakarmili, przynosili, powiedzmy, to do jedzenia dla muła czy dla osłów. Wodę. No, ale były takie warunki, że... Samotnie się przemierzało te że trzeba odcinki. Trzeba było, najtrudniej było iść właśnie w górach na wysokości, powiedzmy, 4000 metrów, czy ponad nawet 4000 metrów. Człowiekowi brakowało oddechu, więc powietrze rzadkie, więc trzeba było przystanąć i powiedzmy jakoś sobie dać radę. Jeszcze człowiek był młodym, więc nie odczuwał tej trudności. W ostatnim okresie, jak odwiedzałem te tereny, to odczuwałem, że jednak serce nie wytrzymuje. I między innymi też człowiek pomyślał, żeby zmienić teren pracy. Bo jednak na wysokościach nie dawałem sobie już rady. No, rzadkie powietrze, ciśnienie wyższe, prawda? I to wszystko wpływało i na słuch, i tak dalej. A pamiętajmy, nie było krótkofalówek, nie było telefonów komórkowych. Nic nie było. Tylko mapa czasem, prawda? Jakaś taka wskazówka. Więc po raz pierwszy, jak jechałem, to się po prostu bałem. Poszedłem do kaplicy i powiedziałem tak, Panie Jezu, muszę jechać. Ale drogi były takie trudne, kręte, a ja jeszcze nie miałem żadnego doświadczenia w tym terenie. Powiedziałam, muszę jechać, ale oddaję Ci moje życie w Twoje ręce. Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Zbudziłem sobie akt żalu i do samochodu i w drogę. Do przodu. A z takich tych historii jeszcze raz przypomnijmy z tym strusiem. To ojciec chciał upolować, bo... Ktoś na siebie pytał, czy on gonił ojca. Nie. Ojciec go zobaczył i mówił, że do zjedzenia po prostu. W górach przy jednym mieście
To było w Boliwii czy w Boliwii było w mieście, było lotnisko. No takie zbudowane. Małe awionetki. Małe awionetki, było zrobione lotnisko. Teren był, powiedzmy, równy. Nie było gór, nie było pagórków. Kilka kilometrów przynajmniej. Tak, właśnie tak było. Taki teren się tam znalazł i tam zrobiono lotnisko. I również nawet były te, powiedzmy, jak się nazywa, które wskazują kierunek wiatru. Tak, tak, te chorągiewki takie. Te chorągiewki, powiedzmy, były tak. Rękawki takie były założone. I na tym, jadąc samochodem, zobaczyłem strucie. I chciałem ich dogonić. Myślę sobie, jednego strucia zabiję, to będzie... Kilkadziesiąt kilo. Tak, to będzie rzeczywiście uciecha i będzie, jedzenie będzie gotowe ze świeżego mięsa. No ale niestety ja nie mogłem, przy szybkości, którą osiągałem, mniej więcej 70-80 kilometrów na tej równinie, strucia nie dogoniłem, uciekł mnie. Mhm. No, może mały samochód był, może słaby. No, samochód bardzo dobry, bo to był jeep japoński, ale struś rzeczywiście bardzo szybko ucieka. Później skręcił, powiedzmy, w bok, a ja poleciałem, pojechałem prosto i nie trudno mi było nakręcić, by się szybko nie wywrócił, bo tak. Uważałem też na swoje życie. Oczywiście. To takie właśnie te przypadki życiowe, osobiste doświadczenie Bożego Miłosierdzia. Tutaj to zdanie jest bardzo piękne. Takim dla ojca, ku ojca czci, że tak powiem, z okazji 60 lat kapłaństwa był taki artykuł mały, jak ojciec właśnie mówił, że zarówno i w Ameryce Północnej, ale i także w Kazachstanie tutaj ten szacunek i ojciec mówi, że to wszystko pozwalało przetrwać ten ciężki czas życia. Tam właśnie warunki pracy pozwalało wytrwać przez wiele lat mimo ciężkich warunków, to właśnie Boże Miłosierdzie dodawało sił. My będziemy jeszcze o tym w części radiowej opowiadać. Teraz będą ciekawi nasi telewidzowie i słuchacze pewnie zadać jakieś ojcu pytania w związku z pracą, z tym powołaniem misjonarza w tych krajach misyjnych. Może mamy kilka zdjęć jeszcze przygotowanych, które teraz zobaczymy na ekranach, bo jest okazja. To są zdjęcia z ojca tutaj prywatnego archiwum. Ojciec nam może po troszeczkę jeszcze przypomni, opisze, więc zobaczmy. Jakby się dało na całą ekran to zdjęcie zobaczyć, to byłoby dobrze, jeżeli można. Czy tak na to nam pozwoli techniczna strona? Bo tu będziemy widzieć właśnie ojca z grupą, rodziną właśnie przy... Ojcze, to jest co? To jest awionetka w Boliwii. Misja, która nazywała się Fatima. Tam prowadziły siostry. To lotnisko zbudował jeden kapłan z pochodzenia Francuz, żeby mieć łączność ze światem, ponieważ tam nie ma żadnych dróg, nie prowadzą żadne szlaki komunikacyjne, tylko trzeba dojechać awionetką, mniej więcej pół godziny drogi. A to pilot prowadzi? Czy a to pilot prowadził tę awionetkę, tak? A tutaj ten mężczyzna, który razem ze mną jechał i jego, powiedzmy, dzieci. Awionetką żeśmy pojechali, tam zostałem, powiedzmy, wtedy na pewien okres i prowadziłem ewangelizację tych terenów właśnie wśród Chimanów. Tak się nazywa ten szczep indiański. Chimani. To była Boliwia. Takie losowo wybrane te foto, może następne zobaczmy. Tutaj też jest ojciec jeszcze z brodą, tak? No, młody z brodą. 50-letni, powiedzmy. To jeden z ojców, ojciec Kazimierz Zemuła, który teraz aktualnie pracuje w Krakowie, powiedział, Zbyszek mówi, jesteś mężczyzną, przynajmniej zobacz, jak będziesz wyglądał z brodą swoją. I wtedy on miał brodę i ja też zapuściłem brodę na pewien okres czasu, żeby zobaczyć, jak mężczyzna, jak ja wyglądam z moją brodą. Tu widzimy w tle takie te agawy, prawda, kaktusy tam żyją, rosnące po prostu jak u nas kwiaty normalne. Z bratem. To jest bratem Dominikiem. Do świętej pamięci już, tak. Świętej pamięci, który chyba 3 lata temu zakończył życie, jechał do Polski w czasie podróży, umarł w Madrycie. A tu jest, to jest klasztor, tak? To jest klasztor w Tupisie. Też pamiątkowe zdjęcie z archiwum ojca. Następne jeszcze zobaczmy, to tak dla
kolorytu. No, to też jest ojciec boliwijskiej, chyba w takie kożuch z lamy, co? Kurtka taka, powiedzmy, moja podróżna. To jest zdjęcie, jak pojechałem do, zrobione w Argentynie na spotkanie z jednym kapłanem, który dopomógł nam później budować to centrum katechetyczne w Boliwii. Ale widać takie zacięcie tutaj w oczach i jakąś ojciec tutaj ma teczkę albo księgę. Teczkę pod pachą. Przy drożną taką, przy boczną. I dalej mamy ojca już w innym tutaj ujęciu. To jest ten chleb taki, prawda? Rozpoczęliśmy głosić misję w Boliwii, a kobiety noszą swoje dzieci na plecach. W ten sposób kobiety noszą swoje dzieciaczki. Jak też w Afryce podobnie. I jako ozdobę to zrobili taką malutką kukłę, położyli na zakończenie misji. Ubrali mnie właśnie tak, jak się ubierają Indianie, niosąc swoje dzieci, mężczyźni czy kobiety, jak noszą swoje maleństwa. A na głowie to też jest taka... To taka właśnie czapka. A tam z boku, co to jest takie wejście? To jest jakaś piwnica, czy... To jest ogrodzenie takie. To jest przy kościele, taki plac kościelny. Może taka fontanna mała. I dalej, jeżeli mamy coś, mamy. O, no tu już jest droga taka pokazana. To jest w czasie misji odwiedzania ludzi. Jak się przyjechał do jakiej miejscowości, to odwiedzałem rodziny na miejscu, żeby odwiedzić chorych, czy powiedzmy potrzebujących pomocy. Zresztą się odwiedzało rodziny, żeby zaznajomić się z ewangelizacją, zaprosić na nabożeństwa kościelne. I tu jeden mężczyzna, który był takim moim kierownikiem, który prowadził mnie po ścieżkach właśnie górskich, właśnie w Boliwii. Tam taka dróżka widać, taką górska droga, dróżka taka typowa. A i wielkie te... Kaktusy. Jeśli jakoś wykorzystuje do czegoś? To są tylko ozdobne. Ozdobne, nie ma żadnej, powiedzmy, korzyści z nich. Nawet się nie daje spalić, jak są suche, nie? Bo to nie... No i piękne niebo. I widzimy niebo też, jest... Cały rok jest bezchmurne, a jedynie... W miesiącu styczniu i w lutym to jest okres deszczowy. To wtedy często przychodzą chmury, a tak to na ogół jest niebo bezchmurne, dlatego wykorzystują dzisiaj promienie słoneczne, na kuchnie nawet słoneczne. Że jest bardzo mocne. To chyba już wszystkie zdjęcia, tak? Wybrane. To jeszcze może ojcze jedno, drugie i przejdziemy do telefonów. A tu jest ojcem jakiś kapłan, tak? Nasz? To jest ojciec Strzępek, Kazimierz Strzępek, no i te góry również, troszeczkę... który mnie zastąpił w tej pracy w górach. A tutaj są góry, jak woda potrafi wyrzeźbić, powiedzmy, góry. Jest to pokazane, powiedzmy, w ciągu tysięcy czy milionów lat. Tak właśnie woda wyrzeźbi góry zrobione, powiedzmy... Nam dają na takie ciasto, prawda, tak. Polukrowane. A ojciec Strzępek jest też myśliwym tam zagorzałym. Zresztą on jest zapalony myśliwy, ojciec Kazimierz Strzępek. Taki film o nim sławny, tak. Misjonarz, tam jego życie opisane. Ja to pamiętam jedno, jak się gotowało jajko w takiej wodzie, w piasku. Bo woda jest gorąca, gotująca się, a on jajka strusie gotował w tej właśnie wodzie. Na wysokości trzeba bardzo krótko. Ona się krótko się gotuje, nie trzeba długo czekać. Tak, króciutko. O, mamy tutaj też przykład, to jest kopalnia właśnie, węgla, tak, brunat kamiennego. To właśnie cynku i cyny kopalnia jest, a to jest ruda żelazna, a tutaj odwiedzaliśmy górników w ich kopalni. I to wszystko jeszcze Boliwia, tak? Boliwia, wszystko Boliwia. Tutaj... To też jest Boliwia. Ojciec Bernard Zieliński, drugi ojciec, który Argentyńczyk, który przyjechał do Boliwii pomagać nam głosić Słowo Boże. Na tle tych szczytów boliwijskich. Tutaj wioseczka chata taka? Chata indiańska. Ojciec Baraniak, świętej pamięci już. I rodzina indiańska. Zwróćcie uwagę, jakie są biedne chaty. Czyli to tam się mieszka w tym, to nie, bo to wygląda jak taka wiata. Taki, daszek jest... taki zakryty, bo jest ciepło, nie ma problemu latem, powiedzmy, nie ma problemu. Bo to już jest puszcza, tak? Tak.
Bo wiemy, że w Boliwii mamy wszystkie te poszczególne krainy, aż do puszczy, tak jak Amazonia. Czyli tam żyjące, ale taka, no, ubrani są po europejsku. Tak. I ojciec tam, i po prostu o tutaj większa grupa. To jest grupa w czasie misji. Robiliśmy drogę krzyżową po górkach, po drodze, która szła, i odwiedzaliśmy cmentarz, żeby pobłogosławić właśnie groby. I msza święta tutaj była na cmentarzu, a to ludzie, którzy przyszli na tą mszę świętą za swoich zmarłych. No tak, więc teraz musimy jeszcze oddać honor naszym słuchaczom, bo też nas słuchają. Jesteśmy i w telewizji, i w radiu, więc zapraszamy już do rozmów też poprzez drogę radiową i telewizyjną. Jak głosić Boże Miłosierdzie? Człowiek, kapłan, misjonarz wieloletni, który głosił to Boże Miłosierdzie na całej półkuli, bo i północna Ameryka, Ameryka Południowa, i potem Europa, Azja. Ojciec Zbigniew Kotliński, jubilat, 88 lat skończonych. Gratulujemy, ojcze, kondycji, zdrowia, zazdrościmy, mówiąc tak oczywiście pozytywnie. Polska Północna, zapraszamy, 56 657 0011. Polska Południowa, 56 657 0012. Zagranica, 56 657 0013. 56 657 0014. No właśnie, a propos jeszcze, ojcze, tych mówimy i polowania, no bo to polowanie, to nie poluje się tam z przyjemności czy dla jakichś sportu, tylko jest to zdobywanie pożywienia. Czy ojcu się zdarzyło jakoś też jakieś zwierzę tak musieć upolować? Nic. Złapać, nie wiem. Jedyny raz, ponieważ byłem kapelanem wojskowym, komendant garnizonu, dał mi karabin. Ale ponieważ w wojsku nigdy nie służyłem, nie miałem wprawy, bo ojciec Kazimierz Szczępek był w wojsku kiedyś, jako, powiedzmy, nie wstąpił do zgromadzenia. Był żołnierzem i doskonały miał cel. Jak były zawody w garnizonie wojskowym, to on miał pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o celowność. A ja wziąłem sobie karabin, próbowałem chyba kilkakrotnie po drodze zastrzelić trusia, ale nigdy nie upolowałem nic. Powiedzmy, człowiek nie ma niestety wprawy. Chociaż struś to duże zwierzę. Dlatego podziwiam i gratuluję panu Macierewiczowi, że tworzy tą armię, powiedzmy, terytorialną, żeby przygotować ludzi do obrony ojczyzny. Drodzy państwo, odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja słuchamy. To jest z nami. Halo, halo. Jerzy, Polska Południowa. Ja z zaciekawieniem słuchaj tej audycji. Serdecznie pozdrawiam. Wiele ciekawych rzeczy było powiedzianych. Natomiast moją uwagę zwrócił taki fakt, że na wysokości to jest mniejsze ciśnienie, więc woda szybciej się gotuje, ale ona nie ma tej temperatury, czyli jajka dłużej się powinny gotować chyba. No właśnie. Albo się, że tak powiem, mylę. Albo jedno, albo drugie. Ma pan chyba rację. Pan mówi, że tam jest mniej tlenu, więc woda się szybciej gotuje, ale nie jest taka gorąca, tak? Że dłużej się gotuje jednak. To znaczy, już nie pamiętam dokładnie przy jakiej temperaturze, ale nie potrzeba 100 stopni ciepła do wody gotującej się. Żeby wrzała. No i dlatego też jeszcze dłużej się gotuje, bo jak nie ma 100, no, to ma mniej, 80, 60 i musi się dłużej potrawa jakaś, czy to przysłowiowe też jajko. Mając wyprawę z ojcem Szczępkiem, ponieważ on doskonałym myśliwym był, często właśnie upolował zająca czy inno. A kiedyś nawet i strusia upolował, więc mieliśmy problem załatwiony z jedzeniem. W czasie naszej podróży właściwie nie korzystaliśmy z naszych konserw, tylko mięso mieliśmy świeże, bo przy każdej... Umiał też przyprawić, przygotować, tak? Więc ja potrafiłem przygotować, ale on musiał upolować. A właśnie, no widzieliśmy ojca, jak kiełbasę robił polską, tak? To było też takie zdjęcie. Dziękujemy, panie Jerzy, pozdrawiamy. Mamy telefon kolejny. Słuchamy. Halo, halo. Tak, proszę bardzo. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Moje nazwisko Borkowski Tadeusz. Mieszkam w Niemczech, to jest około 100 kilometrów od Kolonii.
Witam szanownego jubilata. Witam również księdza prowadzącego, ojca prowadzącego. Chciałem powiedzieć, że urodziłem się w Gdyni i znam na ulicy Portowej był kościół, taki okrągły, żeby się partyjniacy po kątach nie chowali. Chciałbym życzyć przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo ja ostatnio miałem taki mały wypadek. Spadłem ze schodów i już rok chodzę o kulach. No ale nie o tym chcę powiedzieć. Ojcowie redemptoryści, tak jak już powiedziałem, w Gdyni mieli swój kościół na ulicy Portowej. Ja należałem do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Byłem ministrantem, byłem lektorem. No i cóż, wiadomo, ojciec, który, jak to mówią, bywał, znaczy na misjach, no jest to, jak to mówią, no sprawa bardzo, bardzo piękna. Boga trzeba nieść wszędzie. I tak jak mówię, jestem wierzącym, praktykującym. U nas tutaj w Niemczech to jest nas bardzo niewielu katolików. Znaczy w moim tym, bo tu przeważnie są protestanci. No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że powiedzmy, niewielu młodych ludzi chodzi do kościoła. Ja już mam 71 lat, także to jest troszkę smutne, bo są to ludzie, którzy przyjechali z Polski i raczej kościoła tak trochę unikają. No ale jak to mówią, to znaczy chciałbym jeszcze raz życzyć wszystkiego najlepszego ojcu, misjonarzowi, zaś Radiu Maryja również wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i cóż, obyśmy lepiej się by było, tak, gdyby było lepiej więcej telefonów. Panie Tadeuszu, dziękuję Bogiem bardzo. Z Panem Bogiem pozdrawiamy gorąco. Ja serdecznie pozdrawiam w tym wypadku wiernych z Gdyni, bo w Gdyni pracowałem 8 lat przed moim wyjazdem do Ameryki Południowej i chcę, nie mówiąc o nazwisku, ale chcę powiedzieć taki malutki przykład. Odwiedziłem moich przyjaciół w Gdyni i poszedłem do jednego mieszkania i pani domu powiedziała: proszę ojca, chwileczka, ja przygotuję coś do zjedzenia. I proszę poczekać chwileczkę. Ile ojciec czeka? Ja czekałem powiedzmy mniej więcej 15 minut. Pani wróciła i mówi: proszę ojca, muszę zmienić nasz plan, bo nie ma chleba. Byłam w sklepie, byłam w piekarni, ale chleba nie ma. Jest chleb, ale w domu towarowym, chleb niemiecki. Jaka szubka, która walczyłam o Polskę i tej ziemi, w Gdyni niemieckiego chleba jeść nie będę. Ja podziwiałem tą panią, mówię: gratuluję pani. A ona mówi: bo jestem polską szubką, jestem prawdziwą Polką. Dlatego nie chcę zdradzać naszej ojczyzny. Ja podziwiam właśnie tych ludzi, którzy walczyli o Polskę i tej ziemi i dzisiaj rzeczywiście popierają naszą polską ziemię i chcą korzystać z płodów naszej ziemi, żeby odżywiać się i budować naszą przyszłość. To chciałem powiedzieć na pochwałę naszym Kaszubom. Pozdrawiamy gorąco ziemię kaszubską. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, kto z nami jest? Mówi Elisa Wosik, województwo świętokrzyskie, parafia świętego Franciszka w Nietulisku. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i ojca Zbigniewa, księdza misjonarza.
Jestem w moim sercu jest pełno miłości, wdzięczności Panu Jezusowi i mam dla Ojca również te uczucia pełno miłości, wdzięczności i szacunku, bo taka osobowość, takie piękne człowieczeństwo, takie świadectwo. Słucham Ojca, no teraz muszę powiedzieć, po raz drugi mi się udało, raz chyba w rozmowach niedokończonych też Ojciec mówił, taki pokój i taka bije, po prostu tak, taka wiara, taki pokój, taka ostoja i za to wszystko wdzięczność Panu Bogu w sercu noszę i Ojcu życzę też tego zdrówka, tej łaski. I Ojciec mówił o miłosierdziu Bożym, że po prostu Ojciec to miłosierdzie Boże głosił. Ja chciałam tak króciutko tylko się podzielić, w jaki sposób ja głosiłam, ponieważ na tą emigrację, no emigracja to jest rzeczą złą, która przydarza się narodowi, niemniej jednak również i ja przytrafiło mi się, aby dzieci wychować. 15 lat we Włoszech na emigracji byłam do pracy, opiekując się osobami chorymi, niepełnosprawnymi. I zanim jeszcze zostało ustanowione przez naszego wspaniałego papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II, święto o miłosierdziu Bożym, to ja już obrazy takie duże dwa kupiłam i sobie do tej babci, którą się opiekowałam, wiozłam i do kościółka małego w Lynaro na obrzeżach Cezeny w górach. I taką miałam też, że zawsze bus jest pełny, zawsze ludzi jest, ale te obrazy w ostatniej chwili kupiłam, zapakowaliśmy ładnie i proszę sobie wyobrazić, że bus na 27 osób podjechał puściutki, kierowca do mnie, obrazy pięknie, żeśmy tam wszystko ładnie, bo to były obrazy niemalowane ręcznie, no wiadomo, na takie nie było mnie stać, ale kupiłam w sklepie Karytasu i Pan Jezus tak dał, że ja po prostu miejsce miałam do wyboru i to wszystko, że to przewiozłam. I jeszcze tak świadczyć o Bogu za granicą, bo ten Pan w Niemczech, odniosę się, że tam jest mało osób wierzących. To prawda, no we Włoszech tam teraz dopiero kapłana otrzymaliśmy, ale ksiądz Sylwano nam świadczy, staruszek na emeryturze. Niemniej jednak zawsze były po włosku msze, nauczyłam się, z początku było trudno, a później na tę mszę uczęszczałam i na drogi krzyżowe i na to i zawsze jednak nie trzeba krzyża Chrystusa Pana się wstydzić, nie wyrzekać się, pod krzyżem stać i zawsze z Matką Najświętszą. Ja pragnę podziękować księdzu misjonarzowi, i takie marzenie by było moje, żeby księdza spotkać, porozmawiać. Wielka osobowość, Pani Elizo, wielkie człowieczeństwo. Pani Elizo, to proszę przyjechać do sanktuarium do nas, tutaj no, ja do Torunia i znajdzie Pani na pewno okazję w ciągu dnia. Ojca zobaczy, jak będzie przechadzał się tam właśnie, wędrując do konfesjonału. Bo ojciec taką posługę jeszcze piękną jest tym, który to miłosierdzie Boże przekazuje właśnie w postaci spowiedzi sakramentalnej. Dziękuję bardzo Pani Elizo, pozdrawiamy. Też takie no, uwagi, bardzo dużo wątków Pani Eliza przekazała. No, ale dziękuję bardzo za to świadectwo, że Pani rozszerza kult Bożego Miłosierdzia. I Pan Jezus obiecał specjalne błogosławieństwo tym, którzy będą rozszerzać Jego kult na świecie. No właśnie. A tu ojcze, jeszcze zanim telefon będzie, takie zdjęcie znalazłem, piękne tańce, prawda, na jakimś chyba ryneczku takim małym gdzieś w mieście. Tańczą kolorowe tutaj tańcerze. Tak. Dziewczęta chłopcy. Mam takie pytanie, bo oczywiście to też tak samo i w Argentynie, czy w Meksyku, prawda, ale jak tam, jak jest takie słabe powietrze, oddech, trudno złapać, oni nie czują zmęczenia? Podobno, że mają większe płuca, tak? Więc jest podziwiam, prawda? Podziwiam, bo kiedyś byłem na meczu w piłki nożnej w La Paz, w Boliwii, przyjechała grupa mężczyzn, czyli sportowców z Czech, wtedy taki mecz był, Czechy i Boliwia i ci czescy sportowcy padli, biegali, ale w rytmie zwolnionym nieco.
Oczywiście przegrali wtedy z Boliwijczykami i najczęściej jak grają właśnie w Boliwii mecz, to Boliwijczycy wygrywają z tej racji, że tamci Europejczycy nie mogą powiedzmy tak biegać, a oni przyzwyczajeni do tej wysokości bez trudności się poruszają. Ale to prawda, że mają większą przedklatkę piersiową, większe płuca potrzebują. Z tego wygląda, z tego, że w każdym razie tak dzieci, jak i mężczyźni dorośli, chociaż życie, jeżeli chodzi o długość życia, zwłaszcza w kopalniach, po wioskach, pracujący ludzie, to życie jest bardzo krótkie. 45 lat przeciętne życie mężczyzny pracującego w kopalni. A zaczyna pewnie od 15, albo od iluś? 16. Rozpoczyna od 15 roku życia pracować, a przede wszystkim jest problem, że zamiast pożywienia dobrego, odżywiającego się, żują liście koki, które zabiera apetyt, czy człowiek nie odczuwa głodu, ale organizm po kilkunastu latach wyczerpuje się i człowiek kończy swoje życie. Mamy telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Moje imię Henryka. Tamy. Ja dzwonię z diecezji toruńskiej, tak właściwie już przy granicy diecezji toruńskiej. Bardzo się ucieszyłam, że dziś gościem jest w telewizji Trwam jest ojciec Zbigniew. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca Zbigniewa, ojca prowadzącego. Słyszałam kilkakrotnie homilię ojca Zbigniewa w Radio Maryja o godzinie 7 rano w mszach świętych transmitowanych z sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. I bardzo, bardzo się ucieszyłam, że mogę po prostu jak gdyby osobiście poznać ojca. I jeszcze do tego tak ciekawe, tak wspaniałe słowo, które można usłyszeć. Takie naprawdę można podziwiać tą wielką pracę ojca i taki wkład w głoszenie Bożego Miłosierdzia. Jeśli chodzi o mnie, no to cóż, przede wszystkim z mężem codziennie, prawie codziennie modlimy się o godzinie 15, koronko do Miłosierdzia Bożego. Także bardzo, bardzo jest to wspaniałe, co słyszymy. I to, że ojca można było poznać właściwie. Dziękuję bardzo za ten głos i gratuluję, że codziennie odmawiacie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Gratuluję. A Boże Miłosierdzie będzie zawsze z wami, bo Pan Jezus nie zawodzi. Pani Henryko, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze rozmawiamy, pierwsza część rozmów, jak głosić Boże Miłosierdzie, ale też i doświadczenia misjonarza redemptorysty przekazuje ojciec Zbigniew Kotliński, który spędził na misjach kilkadziesiąt lat. Ojcze, tu jeszcze mam zdjęcie podpisane, Boliwia tu Pisa. Na wysokości ponad 4000 metrów, to ojca zapis, rosną nie tylko niewielkie trawy, kaktusy i cierniste krzewy, ze zwierząt spotyka się lamy, kozy i pumy. Ja będę ciągle powracał do tutaj krajobrazu, ale mam takie pytanie, no te lamy są też i dziko żyjące, prawda, i są też w gospodarstwach, tak, że można je... Więc dziko żyjące to są wikunie. Aha. A i one są to jak kozice u nas, tak, prawda? A lamy to są hodowane. Jak kozy. Tym, że każdy dzień rano same wyruszają w teren, szukając sobie góry, szukając coś do zjedzenia i obgryzają, powiem, z tych malutkich krzewów, które rosną, ludzie korzystają, to się nazywa tola, nazywa się, które służy suche na opał dla ludzi, żeby mogli z czym ugotować potrawy, a wieczorem przychodzą i mają swoje stanowiska. Same powracają. Same powracają. Nikt ich nie pilnuje, same powracają i ustawiają się. Każda ma swoje miejsce, swojego postoju. I to widać później. Co się robi? Po nawozie, które zostawiają. Każda ma swoje miejsce, tak jakby powiedzmy ktoś się pouczył. Sektory. Sektory takie. A co się korzysta? Dają mleko czy futro tylko? Przede wszystkim na mięso. Na mięso. Z tym, że nie wszyscy potrafią jeść to mięso, bo jest szkodliwe. Są pewne uczulenia. Aha. Na przykład od nas niektórzy ojcowie mieli problemy z żołądkiem po przybyciu do Boliwii
i poszli do lekarza, a lekarz tylko pierwsze pytanie postawił, czy przypadkiem ojciec nie je mięsa z lamy. On mówi, tak, korzystamy, bo mięso bardzo pięknie wygląda. Wspaniałe, powiedzmy, szynki są. Wspaniale się piecze, ale nie wszyscy mogą to mięso spożywać. A pumy też tak przemykają tamtymi górskimi szlakami? Więc pumy nocą przede wszystkim wędrują i porywają owieczki ludziom. Takie czarne pumy czy żółte? Czarne. To już nieważne, ale są różne pumy rodzaje. Pumy są, przynajmniej w Boliwii, to są kolor brązowego. Brązowego, no właśnie, takie rdzawe. Mamy telefon, jeszcze bardzo prosimy. Kto z nami jest? Halo? Halo, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Ostrowiec Świętokrzyski, niedaleko Świętego Krzyża, Jerzy Werenowski, parafia na Świętego Serca Jezusowego. Po raz pierwszy mi się udało usłyszeć takie słowa. Naprawdę tak głęboko to przeżywam. Niesamowite rzeczy. Tyle lat, tyle posługi kapłańskiej. W takich stronach nie mieści się to przeciętnemu obywatelowi, katolikowi w głowie, że ktoś może z siebie tyle dać, tyle się przysłużyć i tak dalej. Ale pytanie jest główne takie. Ja bym pogłębić ten temat, który dzisiaj mogłem usłyszeć. I czy jakieś materiały są, żeby, powiedzmy, czy jakieś filmy, czy jakieś płyty CD, czy materiały, czy książki, żeby można było ten temat, który usłyszałem dzisiaj i który gratuluję ojcu, życzę szczęść Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej, czy można gdzieś jakieś materiały zdobyć. Ale panie Jerzy, jaki temat, w sensie te Bożego Miłosierdzia? Znaczy, w ogóle na temat misji, o których czytałem. Ja słucham często radia, ale takich tematów, które dzisiaj to jeszcze nigdy nie słyszałem, nie miałem w ogóle wyobrażenia, że coś takiego można usłyszeć i że człowiek może jednym drugiemu tyle poświęcić z własnego życia, dla drugiego życia, jak słyszę Ameryce Południowej i tak dalej. Krótko mówiąc, żeby nie przedłużać, chodzi mi o to, czy jakieś materiały w formie pisemnej, czy powiedzmy nagrania jakiegoś można zdobyć odnośnie tej posługi, które ojciec czynił w Ameryce Południowej. No. Panie Jerzy, jeżeli pan ma komputer, to jest bardzo dużo materiałów w internecie i pisanych świadectw, bo życie misjonarzy wygląda podobnie, jak tutaj ojciec Zbigniew opowiada, chociaż każde jest specyficzne. Jest materiał ojcu Zbigniewie, panie Jerzy, na YouTube, jakby pan napisał, pisał misjonarz. To jest taki reportaż o ojca pracy w Kazachstanie. Bardzo łatwo go dostać. Dostać. Tak? Misjonarz, to będzie prawdopodobnie... Na YouTubie? Tak, na YouTubie. To będzie właśnie ojca tutaj relacja... Tak. Tutaj, no i też oglądać trzeba telewizję Trwam, bo każdego tygodnia mamy materiały o misjonarzach i w Afryce, i w Ameryce Południowej i tak dalej. Tak. Nie, tylko... Nie przedłużam, dobrze. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże. Zapraszamy na drugą część o 21.30. Tam będzie jeszcze więcej czasu na rozmowy. Ja również gratuluję panu, że się interesuje sprawą misji, bo to jest obowiązek każdego z nas, każdego katolika, żeby poznał pracę misjonarzy i swoją cegiełkę dorzucił. Oczywiście. Z Panem Bogiem. Jak głosić Boże Miłosierdzie? Tutaj też jeszcze jedno zdanie z tego krótkiego takiego artykuliku ojcu. Tutaj mamy w Ameryce Południowej ludność jest bardzo otwarta na przyjęcie życia i tak dalej. Indianie, zwłaszcza boliwijscy, pielęgnują bardzo silnie więzy rodzinne. Wśród nich jest wielki szacunek i miłość dla ludzi starszych. Ten naród ustrzegł się w pewien sposób wpływów zgubnych czynników zachodnioeuropejskiej cywilizacji śmierci. Popatrzmy, przyszła do nich Europa Zachodnia, bo misjonarze przybywali z Niemiec, Holandii, z Polski, ale nie przywieźli tego właśnie strasznego, no, niszczącego właśnie cywilizację śmierci, tylko cywilizację miłości poprzez wiarę i ewangelizację. I dlatego tak się dobrze teraz mają tamte ludy. Ja chcę dorzucić przy okazji na koniec taki obrazek, szacunek do życia. Ostatnio były dwa projekty odnośnie zakazu aborcji. Ktoś był, powiedzmy, szacunek dla kobiet. Jak się nazywa dokładnie? Była obrona kobiet. Niby, że to, no bo, że niby dziecko jest... Tak, że dziecko zagraża życiu kobiety, żeby to dziecko usunąć, zabić to dziecko. Więc chcę powiedzieć, że w Boliwii spotkałem takie wypadki właśnie spontanicznie, na skutek jakiejś choroby, dolegliwości, kobieta poroniła dziecko
Ja spotkałem te fakty, bo do mnie przynosili mężczyźni dziecko poronione, żeby to dziecko pobłogosławić i zanieść na cmentarz. Więc to tylko w Boliwii spotkałem z racji, chcę to podkreślić, z racji szacunku dla życia ludzkiego. Bo życie ludzkie rozpoczyna się nie po kilku tygodniach, ale w momencie poczęcia. Dlatego jest w Ewangelii Świętej napisane, że Matka Boża przychodzi do Elżbiety kilkanaście dni po zwiastowaniu, a Elżbieta pozdrawia Matkę Bożą, mówiąc, skąd mi to, że Matka Pana mojego przyszła do mnie. Czyli Maria już była matką niosącą pod sercem Bożego Syna. Życie rozpoczyna się od momentu poczęcia i to jest w Ewangelii Świętej mocno podkreślone. Ojcze Zbigniewie, dziękujemy bardzo za pierwszą część spotkania, za świadectwo, za opowieści, za tą barwne też przekaz o krajach misyjnych. Zapraszamy po 21.30 Państwa, naszych słuchaczy, tym bardziej Radia Maryja, na drugą część spotkania z ojcem Zbigniewem Kotlińskim, misjonarzem wieloletnim, redemptorystą. Będziemy dalej kontynuować ten temat. Dziękujemy za te telefony. Zapraszamy o 21.30. Ja również dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej mojej opowieści i popierajcie wzajemnie misje święte, które głosimy i nie tylko my, redemptoryści, ale inne zakony na całym świecie. Zapłać. Panem Bogiem.